Zbigniew Zając, telewizja Fight Time, sportowy kwadrans. Jesteśmy na Mistrzostwach Polski w formach kata, a ze mną dzisiejsi zwycięzcy w dwóch kategoriach, w dwóch kata, w kimono kata i kodokan gosinjutsu, Anna Jagiełło i Leszek Piąska. Witam Was. Cześć, witam. Witam serdecznie. No właśnie, słuchajcie, pierwsza rzecz to taka, o której już rozmawialiśmy. Ania, jesteś medalodajna, bo w ciągu ostatniego czasu trzy medale już są na Twoim koncie. Chyba dwa, bo w tym roku niestety na Ampach się nie udało. W zeszłym roku udało mi się zdobyć medal, no ale z kolei w tym roku postanowiliśmy z kolegą wystartować w drugiej formie kata, w kimono kata, i udało się na tyle dobrze, że wygraliśmy konkurencję, ku naszemu zaskoczeniu chyba. Ania jest skromna, ale zajęła piąte miejsce na Ampach, także myślę, że też to jest naprawdę ogromny sukces. Zarówno dla uczelni, jak i dla Ani. No właśnie, to jest chyba to, o czym ja myślałem, że to jest też taki mały medal, który chcemy przypisać Ani. No właśnie, Leszek, skąd pomysł na kimono kata? Jesteście wielokrotnymi medalistami Polski w Kodokan Gosinjutsu. Brakowało jakiejś takiej motywacji do dalszego trenowania, czy też jest to jakiś inny pomysł na swój rozwój? No tak, to znaczy słowo motywacji trochę źle może by brzmiało, tego nie chciałbym w żaden sposób tutaj deprecjonować umiejętności naszych kolegów, natomiast no mamy to, rzeczywiście ta konkurencja nie jest za mocna. Natomiast żeśmy tutaj za nią rozmawiali, że to chyba była sprawa COVID-u, bo mieliśmy rok przerwy, my mamy te możliwości, że mamy dostęp do sali, tak? No i tak troszeczkę, może z nudów to może nie, tak, ale zaczęliśmy próbować innych sztuk walki. No dzisiaj miałem przyjemność otrzymać siódmy dan i wypadałoby, żeby też dobrze znać inne formy kata. Zaczęliśmy właśnie kimę, zaczęliśmy, no właściwie tylko na kimę się skoncentrowaliśmy, tak? No i okazało się, że bardzo skutecznie. Jesteśmy mile zaskoczeni, bo to w ogóle no, koledzy startowali już i na Mistrzostwach Europy, tak, i na Mistrzostwach Polski wcześniej. No cieszymy się bardzo, tak. Myślę, że to rzeczywiście napracowaliśmy się dużo, a chcę powiedzieć, że to jest naprawdę zasługa Ani, bo tak, ona wywodzi się ze sportu walki, trenowała judo, ja miałem być przyjemność jej trenerem, natomiast Ania trenuje na co dzień i jiu-jitsu, i trenowała wcześniej karate, no i te wszystkie uderzenia, ona naprawdę zna to dobrze i tak naprawdę to ja się od niej tego uczę, tak. No i oczywiście tutaj chylę czoło dla Ani, bo tutaj myślę, że to jeszcze połowa tego medalu to jej zasługa. No właśnie, Aniu, w Kodokan Gosinjutsu jesteś uke, w kimono kata zamieniliście się, która rola bardziej Ci pasuje? Myślę, że obie, w obu się czuję bardzo dobrze, bo w obu mogę zaprezentować wszystkie te umiejętności, które nabyłam przez wiele lat trenowania bardzo różnych sztuk walki, no bo to judo, jiu-jitsu, karate to były te takie wiodące, ale zdarzyło mi się być też na treningach jaido, stąd choćby obsługa miecza nie stanowi dla mnie problemu. Kata w judo okazało się taką kompilacją wszystkich tych umiejętności i naprawdę świetnie się w tym czuję. Kata w judo jest dużo, na zawodach startuje się w pięciu, natomiast tych dwóch czujemy się najlepiej właśnie ze względu na to, że są dynamiczne, że zawierają oprócz technik takich typowych dla judo, czyli rzutów, także elementy uderzeń i kopnięć. Tutaj Leszek przypisuje mi całą zasługę, ale to nieprawda, bo z kolei on się musiał bardzo dużo nauczyć, jeżeli chodzi o techniki uderzeń i kopnięć. Uważam, że zrobił to bardzo dobrze, zresztą to nasze wyniki potwierdzają to, także to nie do końca moja zasługa tylko i wyłącznie. Natomiast Leszku, gdybyś mnie zadał to pytanie, to ja bym powiedział, że ja oczywiście wolę gosinjutsu zdecydowanie, tak? Bo tam moja rola wygląda na dominującego, a tak naprawdę to największą pracę tam wykonuje Ania. No dobrze, słuchajcie, jesteśmy właściwie za chwilę Mistrzostwa Europy. No to pytanie, w którym kata Was zobaczymy? Może od Leszka tym razem? Nie no, zdecydowanie nie chcemy tu stwarzać żadnej konkurencji, absolutnie, również i Tobie, bo jesteś jednym z czołowych zawodników w kimę, w związku z tym my też, żeby nikogo tutaj nie deprecjonować, po prostu spróbowaliśmy, tak, natomiast my się czujemy dobrze w Goshin, no, mamy jakieś tam już swoje miejsce w Europie, na świecie i tam liczymy, że może się szczęście do nas uśmiechnie właśnie w Warszawie, że trochę sędziowie spojrzą łaskawym okiem, tak, i gdzieś docenią walory, o których tutaj mówimy i może wreszcie ten upragniony medal, bo tak naprawdę jesteśmy bardzo blisko ciągle tam piątych, siódmych miejsc na Mistrzostwach Świata i Europy, ale niestety jeszcze medalu nam nie było dane. Słuchajcie, no właśnie, jakie ostatnie przygotowania jeszcze przed Mistrzostwami Europy? Jakieś szczególne, czy macie jakiś pomysł, coś o czym moglibyśmy powiedzieć? No jeszcze dzisiaj mamy szkolenie z Michałem Kozłowskim. Tutaj przyjechał szkolić całą naszą kadrę Polski w kata.
Dla nas to miejsce będzie dzisiaj. Dzisiaj poświęci nam troszkę czasu. To dla nas bardzo cenne, ponieważ jesteśmy tuż po naszym występie i wtedy najłatwiej jest wychwycić błędy, które popełniamy. Zresztą sam Michał wielokrotnie nam zwracał uwagę, że inaczej prezentujemy się, jak nagrywamy i wysyłamy mu na przykład materiał, a inaczej jak to robimy na zawodach. Także tutaj na świeżości, że tak powiem, będzie mógł ocenić nasze umiejętności. Zobaczymy, jeżeli popełniamy jakieś błędy, będziemy nad nimi pracowali, natomiast no, końcówka przygotowań to na ogół praca nad precyzją, nad dokładnością, nad szybkością, nad taką swobodą w wykonywaniu technik i troszkę ćwiczeń takich ogólnosprawnościowych, które poprawiają naszą siłę, dynamikę, wytrzymałość. Nie pomijamy tych elementów. Dla nas ćwiczenie kata to nie jest tylko technika. Super. Słuchajcie, no to cóż, gratuluję Wam raz jeszcze 2 złotych medali i tego, że zadebiutowaliście w kimono kata i to jeszcze z takim sukcesem. No to tylko oznacza, że będziemy mieli coraz mocniejszą konkurencję w tym kata, z czego i ja się również cieszę osobiście. Bardzo Wam dziękuję. Bardzo Zbyszku, dziękujemy. Cieszymy się, że promujesz również kata w Polsce. Bardzo dziękujemy. Dzięki.